W mecz zdecydowanie lepiej weszli gospodarze za sprawą rzutów z dystansu i dobrej grze pod koszem Michała Sadło, który był nie do zatrzymania przez podkoszowych Pogoni. Po stronie gości prym wiódł lider podkoszowy Nowakowski. Pierwsza kwarta zakończyła się wygraną Kotwicy 26-20. W kolejnej części meczu goście bardzo szybko odrabiali straty i po dwóch minutach drugiej kwarty doszło do remisu. Z biegiem czasu coraz większą przewagę uzyskiwała Pogoń. Dobrą zmianę dał gościom Garwol. Do przerwy na tablicy widniał wynik 42-48 dla gości. Po przerwie obraz gry nie uległ zmianie, goście nadal przeważali. Pogoń z każdą minutą powiększała swoją przewagę, a recepty w obronie nie mogła znaleźć Kotwica. Przedostatnia kwarta zakończyła się zdecydowanym prowadzeniem Pogoni 66-57. W ostatniej części meczu szybko sygnał swoim kolegom do odrabiania strat dał Filip Struski, który dwoma rzutami z dystansu i akcją 2+1 w pojedynkę doprowadził do wyrównania po 66. Mecz jakby rozpoczął się na nowo, a do końca spotkania pozostało 7 minut. Zdecydowanie lepiej w obronie zaczęła grać Kotwica, która nie pozwoliła gościom na oddanie łatwych rzutów. Na dodatek po dwóch celnych rzutach z dystansu, Robaka i Wyszkowskiego, na dwie minuty przed końcem meczu gospodarze prowadzili 4 punktami. Pogoń próbowała odrobić straty rzutami z dystansu, ale tym razem w przeciwieństwie do drugiej i trzeciej kwarty piłka nie chciała wpaść do kosza. Tym samym po Pogoni Kotwicy i wygranej w ostatniej kwarcie 19-5 mogliśmy się cieszyć z kolejnego zwycięstwa w hali Millennium. Mecz Energa Kotwica Kołobrzeg – Pogoń Prudnik zakończył się wynikiem 76-71. Po 11 rozegranych meczach, 4 zwycięstwach Energa Kotwica Kołobrzeg zajmuje 8 miejsce w tabeli. Na prowadzeniu niezmiennie jest grupa sierleccy Czarni Słupsk.